Dzień dobry Państwu, albo Lawadiena. Witam bardzo serdecznie w imieniu Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej na kolejnym spotkaniu z cyklu Nexus Philologorum. To spotkanie jest kolejnym z tego już 2 lata trwającego cyklu, ale pierwszym na żywo, nie streamingowanym, ale nagrywanym. Będzie można później to zobaczyć na stronie naszego wydziału. Naszymi gośćmi dzisiaj są filolodzy uczeni z Wilna, z Uniwersytetu Wileńskiego, pani profesor Brigitta Spejcyte i pan profesor Mindaugas Kwiatkauskas. Bardzo nam miło, że przyjęli nasze zaproszenie. Wczoraj i dziś mieli warsztaty dla uczestników szkoły doktorskiej nauk o języku i literaturze. Pani profesor mówiła o literaturze litewskiej w przestrzeni komunikacji literackiej na przykładzie twórczości Antanasa Baranauskasa. Z kolei dzisiaj profesor Mindaugas Kwiatkauskas mówił o żydowskim modernizmie, odwołując się do twórczości Moshe Kulbaka. A to spotkanie ma zupełnie inny wymiar, bo chcemy rozmawiać z naszymi gośćmi, ale też naszymi dobrymi znajomymi, naszymi współpracownikami, osobami, które z naszym wydziałem są związane, i to nie od wczoraj. Współpracujemy od lat. A więc w tym cyklu Nexus Philologorum, gdzie gościmy zazwyczaj właśnie zagranicznych współpracowników, badaczy, których zajmują podobne zjawiska i tematy jak nas tutaj na wydziale, jak najlepiej się wpisują w tę formułę. Jak zwykle przy tych spotkaniach wspólnie ze współprowadzącym profesorem Radosławem Okuliczko-Zarynem, który zna obojga Państwa znacznie dłużej niż ja, i który też był współinicjatorem tego spotkania, przedstawimy sylwetki naszych gości. Później oni opowiedzą trochę o swoich badaniach, o tym, czym się zajmują. Później mamy pewną listę pytań, ale też goście są do Państwa dyspozycji. Myślę, że to jest bardzo dobra formuła, bo to trochę jest kształt spotkania autorskiego dla badacza literatury. Można stanąć po tej stronie, po której zazwyczaj stają pisarze. I to sobie bardzo w tej formule Nexus Philologorum ceni. To już może na siedząco, żeby było trochę swobodniej, bo jest duszno, gorąco i trzeba się jakoś rozluźnić. Ja pozwolę sobie zacząć przedstawiając trochę bliżej panią profesor. Dobrą ilustracją do tego będzie antologia poezji litewskiej pierwszych dekad XIX wieku, którą pani profesor wydała razem z profesorem Pawłem Bukowcem z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Paweł Bukowiec dobrał teksty i jest autorem przykładów filologicznych utworów powstałych po litewsku. Pani profesor napisała esej wstępny, który bardzo dobrze ilustruje jej poszukiwania, jej zainteresowania i fascynacje badawcze. Bo w dużej mierze interesuje ją literatura litewska XIX wieku, choć jak się za chwilę okaże, nie tylko. Pani profesor jest kierowniczką Katedry Literatury Litewskiej, która jest częścią Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wileńskiego. Jej doktorat dotyczył tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego w twórczości autorów litewskich, formy kultury poetyckiej. To jest bardzo ciekawa monografia. Ona patrzy na to dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego przez pryzmat etosów. Na przykład etosu rycerskiego, etosu rolniczego, i tu wchodzą te formy, o których mowa w tytule, forma idylii, figury parku, ogrodu, szczegółowe analizy twórczości Antanasa Strasdasa, czyli Antoniego Drozdowskiego, uwagi także o poetyce metamorfozy, osobne eseje o panu Tadeuszu i o Anafiela Skarszewskiego w kontekście rozwoju jednak przecież dwujęzycznej literatury litewskiej XIX stulecia. Ta książka ukazała się, podoktoratowa ukazała się w 2004 roku, a 8 lat później pani profesor wydała monografię poświęconą twórczości Majronisa. Poza czy ponad granicami Majronis i historyczna Litwa. I tutaj bardzo ważną rolę odgrywa na przykład architektonika pejzażu poetyckiego,
Ja tę książkę przeglądałem, bo na tyle poznałem mój litewski z użyciem jeszcze translatora, ale bardzo mnie zaciekawił rozdział poświęcony inspiracjom twórczości Syrokomli, zwłaszcza w kontekście właśnie pejzażu, obrazów Niemna. Pani profesor jest także tłumaczką przede wszystkim poezji Miłosza, ale także wielu innych polskich autorów XIX i XX wieku. Ma na koncie także esej o kulturze pamięci w panu Tadeuszu. Zupełnie niedawno, bo rok temu, w takiej specjalnej edycji poezji Mickiewicza tomu pierwszego, w 200-lecie pierwszej edycji w Wilnie, nakładem takiej świetnej oficyny Pachnie od Lejdykla, ukazała się nowa edycja powtarzająca dokładnie układ tomiku Mickiewicza z 1822 roku, opatrzona kilkoma studiami analitycznymi i jest tam tekst pani profesor, który mnie bardzo zaciekawił, jest przełożony na język polski. Tam jest mowa między innymi o rzeczy, która zawsze mi się w balladach i romansach wydawała intrygująca. To powiązanie, nakładanie się na siebie dwóch kodów. Kod indywidualnej twórczości autobiograficznej oraz twórczości ludowej wspólnotowej. Z tego splotu autobiograficzno-indywidualistycznego i wspólnotowo-folklorystycznego, ludowego wyłania się taka opcja, aby patrzeć na pierwszy tomik poezji Mickiewicza jako na takie zgłębianie przez poetę tajników sztuki poetyckiej i też właściwie uchylanie rąbka tych zgłębień czytelnikowi. Chciałbym jeszcze powiedzieć o jeszcze jednej działce, o jeszcze jednym polu aktywności, to jest aktywność edytorska. Między innymi antologia poezji literatury litewskiej lat 1795-1831, edycja wierszy Strasdasa, teksty poświęcone notatkom Baranauskasa, także przekładowi pieśni nad pieśniami przez Baranauskasa na język litewski, ale w tym polu zainteresowań są także zagadnienia teoretyczno-literackie. Znając już trochę teksty pani profesor, dopiero później zobaczyłem, że ma na koncie także studium poświęcone Stefanowi Grimblatowi i nowemu historyzmowi. I w kontekście tego, co już dotąd powiedziałem, to w ogóle nie dziwi, tylko bardzo się z sobą zaplata, jest ciekawe. Wydaje mi się, że jednym z takich nurtujących, mocno obecnych problemów, zagadnień w tej twórczości literaturoznawczej pani profesor jest problem tożsamości narodowej i kulturowej, widziany od bardzo wielu stron. To może tyle, Radku, daję tobie głos. Tak, dziękuję. Ja może w taki trochę bardziej skondensowany sposób, ale na pewne kwestie chciał przenieść do tych moich 100 pytań. Już słynnych. Także pan profesor Mindaugas Kwietkauskas, a to jest to w tej kolejności może wymienię, eseista i poeta, filolog poliglota, władający 7 językami co najmniej. No, a to będzie może trochę za dużo. Historyk literatury, profesor, wykładowca obecnie Uniwersytetu od czasu dłuższego, Uniwersytetu Wileńskiego. Przez 10 lat, chyba z małą górką, dyrektor litewskiego IBL-u, czyli Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto. W latach 2019-2020 minister kultury Republiki Litewskiej. Studia zakończył w roku 2000. Tak? No, mniej więcej. To nie jest pewne. Tak, zgadza się. A w latach następnych jeszcze przebywał na stypendiach w różnych miejscach świata.
of Oxford Center for Hebrew and Jewish Studies, także na stypendiach w Nowym Jorku, w Krakowie, na Jagiellonce i w Yale. Jako tłumacz. Tłumaczył na litewski utwory Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Abrahama Suckewera i innych poetów grupy Jung-Wilna. Moshe Kulbaka także, o czym tutaj dzisiaj była mowa. Najważniejsze publikacje naukowe, książkowe, także tłumaczone są na język polski. To jest pierwsza rzecz, Vilnius literaturu kontrapunktej, Angstivasis Modernismas. W 2007 roku, daty trzeba dodać, 1904-1915. Po litewsku to wyszło w roku 2007, a 5 lat później w tłumaczeniu Beaty Kalęby w Krakowie, w Bibliotece Pogranicza, Polifonia literatury w Wilnie. Taki tutaj tytuł został tej pracy nadany, w Wilnie okresu wczesnego modernizmu. Wrócimy do tej pracy. A druga rzecz, napisana wspólnie z seniorką literaturoznawstwa litewskiego, z profesor Daujotytė, to są lietuviški Česlovo Milošo kontekstej. To znaczy, tutaj przekład jest dosłowny, akurat litewskie konteksty Czesława Miłosza. Tłumaczenie z kolei warszawskiej lituanistki, bo pierwsze było krakowskiej, tu warszawskiej Joanny Tabor. No i trzeba byłoby tu jeszcze wymienić, widziałem tutaj Łosto Fuga, czyli Fuga Portowa. I to jest zbiór esejów, też bardzo ciekawy, myślę, że autor sam o nim najlepiej powie. I jakieś są już też tłumaczone na polski przez Beatę Kalębę, tak? I przez Joannę Tabor. Przez obie. Tak. No właśnie, bo to zainteresowanie pana profesora Kwiatkowskaza, one tutaj się rozszerzają aż nawet pewne kwestie barokowe wchodzą w grę. To znaczy zainteresowanie tym architektem, który nadał charakter Wilnu, tak, czyli Glaubicem. I no, takie wycieczki w poszukiwaniu przeszłości ulubionych bohaterów literatury, nie literackiej, literatury, pisarzy, to się od Miłosza zaczyna ta książka. Właśnie. I od Ciurlionisa. I od Ciurlionisa, tak, też. Właśnie. No właśnie. I może, żebyśmy tutaj tego czasu bądź co bądź jednak ograniczonego w jakiś sposób, no to żebyśmy go tutaj nie wyczerpali sami, to oddajmy głos naszym gościom. Dziękuję bardzo profesorom za przedstawienia takie szczegółowe, że nawet nie wiem, co mam dodać. Może być tylko to, że ja nie jestem, no nie sądzę o siebie jako tłumaczce. Oczywiście czasami coś tłumaczę, ale tylko z musu i z takich potrzeb akademickich najwięcej, że tam czegoś bardzo potrzeba, nikt się nie tłumaczy, tym się nie zajmują, to wtedy staram się coś zrobić. Tak było i z Miłoszem, bo kiedy przybliżał się rok jubileuszowy Czesława Miłosza,
poeci litewscy, pisarze litewscy no, postanowili wydać odnowiony zbiór poezji tłumaczonej na język litewski, poezji Czesława Milosza. I okazało się, że no, nie ma komu tej pracy robić edytorskiej. I ona spadła na mnie. I oczywiście ta moja praca była poszerzyć ton poezji Milosza urządzony przez profesora Algisa Kaledę. Dołączyć późniejsze wiersze. No i tam było parę takich tekstów, które też przetłumaczyłam, bo no, mnie okazało się, że ich brakuje do tej całości. To tak. I, no, i jeszcze możemy wspomnieć taką naszą wspólną pracę z Mindaugasem. Początek. No tak, to może i minuły sobie. To taka praca nasza dla przyjemności takiej akademickiej. My zrobiliśmy zbiór pocztówek, publikacja pocztówek ze zbiorów rodziny Piećkowskich. To była taka rodzina pisarki Marii Piećkowskiej-Szydrios-Ragena i w muzeum w Myszyjki okazało się, że tam jest duży archiwum tych pocztówek i to był materiał taki ciekawy, taki niesamowity, bo te pocztówki były popularne i używane w pierwsze dekady XX wieku, przed telefonem. Telefon wyparł pocztówki. I okazało się, że no, ludzie bardzo kreatywnie używały tę formę komunikacji. Tam prowadziły różne gry też pomiędzy obrazem i tekstem. I oczywiście ten zbiór trochę dodał więcej wiadomości o życiu tej rodziny i o relacjach też osobistych i kulturowych ludzi tej epoki. No to ten zbiór pocztówek należy do rodziny, jeszcze trzeba dodać pisarki, która była chyba taką najważniejszą postacią na początku XX wieku i w latach międzywojennych, która starała się połączyć polskojęzyczną tradycję szlachecką z tą nowoczesną kulturą litewską. Pisała ona po litewsku, ale dla niej litewski był no, językiem, który miała się nauczyć. Czyli przeszła świadomie na litewski, takie pisarze naprawdę mamy, wielu z naszych pisarzy świadomie wybierało język litewski i uczyło się tego języka. Ale Maria Piećkowska-Szydrios-Ragena no, stwarzała mit taki romantyczny i symboliczny dworku szlacheckiego. Czego w literaturze litewskiej no, prawie nie było. No, my mamy dosyć negatywny ten obraz dworku, kultury szlacheckiej jako opcji. Więc ona była takim wyjątkiem i bardzo, bardzo ważnym wyjątkiem. No, pisarka pokolenia wczesnego modernistu, symbolizmu litewskiego, ale komunikacja rodzinna przeważnie była po polsku. Przeważnie te pocztówki przechodzą na język litewski, tam są, już zaczyna się też ta korespondencja po litewsku, ale przeważnie to jest po polsku i sieć w ogóle połączeń. Centrum w głębokiej Żmudzi, te Mozejki, to miasto jest
в północной, на północной жмуджі дворки в околицах и інне центра, но в тим училище польское. Варшава и Краков, не знаю, чи є там, там Познань, як один, хіба нема, але і далі, і Чехи, і Франція, і Влоші появляючи, очевидно, Петербург. Ну і направду то було як проба такої реконструкції. Ну, якогось спадку, який був зупинений на маргінісі. І проба реконструкції тієї сечі, тих стосунків людей і ну, певної комунікації. Więc zaczęliśmy od wydania takiego albumu i studium pocztówek, kartek. No, problem tak, ale niestety. Ja mówię. A, ty masz ten. Tak. Piękna książka to jest. Fantastyczna. Tak. To jeszcze... Nie, to trzeba kontynuować dalej. O światowej literaturze polskiej opowiedz. No tak, to było dla mnie bardzo taka ciekawa naprawdę okazja uczestniczyć w projekcie kolegów z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Chyba znacie ten tom taki wyszedł, literatura, historia. Światowa historia literatury polskiej. Bardzo świetny pomysł, ja muszę przyznać. I że o takich ważnych tekstów autorów polskich piszą poloniści nie z Polski, ale z całego świata. I odczytują teksty i też przedstawiają no, takie pole recepcji literatury polskiej. I ten tom pokazuje, jak literatura polska jest tak rozgałęźniona po całym świecie. To bardzo ciekawy pomysł. I ja chyba jedyna w tym z uczestników tego tomu nie byłam polonistą, bo wszyscy byli poloniści z zagranicy, ale redaktorzy, pani profesor Magdalena Popiel, no, powierzyła mi takie zadanie napisać o panu Tadeuszu i jego recepcji litewskiej. No i oczywiście to było ciekawe, tak. No, ja chyba jeszcze, no oczywiście to wprowadzenie takie bardzo wyczerpujące, mógłbym jeszcze dodać, że zajmuję się też badaniem i tłumaczeniem dzienników wspomnień doby Holokaustu, dzienników żydowskich. I, no, takie dwie publikacje no, były naprawdę ważne. Jest dziennik Itzhaka Rudaszewskiego, dziennik getta wileńskiego, napisany przez 14-letniego chłopca w getcie wileńskim w języku jidysz. I no, pewna kronika getta wileńskiego, ale też bardzo ciekawa refleksja młodego ucznia gimnazjum żydowskiego, który naprawdę miał takie miał bardzo dobre zdolności literackie, historyczne. On
chciał zostać historykiem, w ogóle badać getto i badał getto, no już zbierając jego materiał, to młody historyk getta i pisarz. No i przetłumaczyłem ten język z jidysz, a to wydanie jest ciekawe dlatego, że oczywiście dużo tu jest materiałów archiwalnych, fotografii rodziny i też jest ono dwujęzyczne, czyli w jidysz i po litewsku zajmujemy się takimi takimi wydaniami, próbując też no, ten język jidysz mieć w naszym obiegu, przynajmniej dlatego, żeby no, czytelnicy współcześni, młodzi ludzie mogliby no, zetknąć się z jakąś książką w języku jidysz. No i to też jest rekonstrukcja biografii rodziny, miejsc pamięci, no i w związku z tym po prostu niektóre bardzo konkretne miejsca no, powstają jako miejsca pamięci, które przedtem nie istniały zupełnie. No, zajmowałem się zidentyfikowaniem domu rodziny Rudaszewskich, zidentyfikowaniem innych miejsc związanych z jego życiem w getcie i też spotkaniami z potomkami tej rodziny w Izraelu, w Jerozolimie. Więc no to wciąga jako no, pewne pole też, pole komunikacji międzyludzkiej. I też inne podobne wydanie dziennika i poezji Matyldy Olkinaitė. Matylda była no, innego, pochodziła z innego kontekstu. Icchak był z Wilna, jest ukształtowany w kontekście polsko-żydowskim. Matylda pochodziła z Litwy etnicznej, zaczęła studiować na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie, filologię francuską, potem przeniosła się do Wilna w 1940 roku. Pisała wiersze i dziennik i bardzo na samym początku Holokaustu była zamordowana przez litewskich kolaborantów. I jej dziennik i wiersze uratował ksiądz katolicki w kościele, w małym miasteczku, z którego pochodziła i te jej rękopisy schował no, pod ołtarzem tego kościoła, w samym świętym miejscu przez całe czasy, przez całe lata sowieckie. Te rękopisy były tam schowane i tylko potem już pod koniec lat 80. odnalezione. W ogóle biografia Matyldy Olkinaitė, która już pisała po litewsku, była poetką litewską, była zrekonstruowana. No, oczywiście mogą tu być różne paralele i w Polsce, i w innych krajach. I badanie też tych wierszy rękopiśmiennych i dziennika no, było też rekonstrukcją biografii całego tego pola powiązań i też miejsc w mieście, konkretnych tych miejsc, punktów w przestrzeni.
pewnej praktyki, praktyki pamięci. I dziennik Rudaszewskiego, twórczość Olkinaite też no, po prostu 5 lat temu weszli w program gimnazjalny. Więc to ich teksty są czytane obok Anny Frank jako część edukacji Holokaustu w gimnazjach litewskich. No też tu nie mam, ale tylko wspomnę, może dla Państwa to będzie ciekawe, że też zajęłem się trochę badaniem fotografii awangardu żydowskiego. Radek wspominał, że zajmuje się też grupą Jungwilny, jej poetami i no, taki jeden z najważniejszych artystów powiązany z grupą Jungwilny był Moshe Worobejczyk, jego pseudonim jest Mojwer. Potem on studiował w Bauhausie, potem kontynuował swoją karierę w Paryżu, no, był dosyć znany, wybitny na początku lat 30. Wydał albumy zdjęć poświęconych awangardowe zdjęcia paryskie, a jego pierwsza debiutowa książka była taka bauhausowa, awangardowe wydanie zdjęć starej dzielnicy żydowskiej w Wilnie, Żydowska ulica w Wilnie. Się nazywa Die Jiddische Gasse in Wilne, w kilku językach to wydanie było. I właśnie teraz jest taka retrospektywna wystawa w Centre Pompidou w Paryżu, wystawa Worobejczyka, Mojwera, w której przygotowaniu też brałem udział. A jesienią wystawa Worobejczyka ma otworzyć się w Warszawie. Więc będzie też polska edycja tej wystawy. No też takie konteksty bardzo rozgałęzione, w które wchodzę. W związku z Worobejczykiem poznałem nieco takie otoczenie fotografii litewskiej, na przykład Antanasa Sutkusa, naszego słynnego fotografa, który bardzo cenię Mojwerę, z którym też mamy bardzo ciekawy dialog. Ja tak podejrzewałem, że wielu rzeczy nie wiem, a część no, znam niedokładnie, więc to w ogóle się nie nadawało do wspomnienia. Tak się złożyło. No, my dwaj w zasadzie, prawda, Jurku, poznaliśmy Mindaugasa, a potem też Brigitte dzięki Algisowi Kaledzie, tak. Profesorowi Algisowi Kaledzie. I też chcielibyśmy was spytać o waszych mistrzów, albo nauczycieli, żebyście trochę o nich powiedzieli tutaj na początek. No. Na początek serii stu pytań. Tak, moją nauczycielką była profesor Wiktoria Dujewicka, która tutaj figuruje jako współautor książki też o Miloszu. I ona mnie skierowała do mojego miejsca podczas studiów, bo jak przyszłam na studia lituanistyczne, chciałam badać tylko poezję współczesną. Skierowała mnie XIX. No tak, i ona pracowała w takim kierunku metodologicznym, teoretycznym fenomenologii. To było dla mnie ciekawe, ale ja bardziej poszłam w taką stronę kulturoznawstwa i historii literatury. Ale też z profesora Dujewicka jako mojej nauczycielki ja chyba przyjąłem taką bardzo
subtelną, to znaczy teraz powiedziałam, że przyjąłem. Chyba nie przyjąłem, ale co było dla mnie bardzo atrakcyjne w jej pracy, bo to trudno osiągnąć. Bardzo taka duża subtelność interpretacyjna i analityczna wobec tekstu. No tak. I mogę powiedzieć, że profesor Grujewicz też prowadziła mnie w twórczość wspomnianej już Marii Pećkowskiej, Szyfros Ragana i nie tylko w takiej płaszczyźnie akademickiej, ale też i pracy, współpracy kulturowej z na przykład muzeami Mąż Ludzi. To była też dla mnie ważna taka szkoła podczas studiów doktoranckich. Fenomenologia, bo trzeba powiedzieć, że Dujetity jest główną przedstawicielką na naszej szkole, szkole fenomenologii literatury. Jest to takie ukierunkowanie też znaczące. My mamy dwie główne szkoły literaturoznawstwa, bardzo tradycyjne. Nasz strukturalizm i semiotyka są bardzo mocne i nasza fenomenologia. Są konkurencje takich dwóch kierunków cały czas, czyli Katedra Literatury Litewskiej bardziej w stronie fenomenologii, a centrum teorii literatury jest semiotyka. No tak, Grejmasowska. Grejmasowska, tak, szkoła Grejmasowska, tu ta trochę inna. Tak, no a jeszcze Mindaugas, jakbyś ty powiedział, tak? Swoich mistrzach. Oprócz Wiktorii Dowiety. Tak, bo ja też należę do jej uczniów, do jej szkoły. No, możemy też wspólnie wymienić Jorgisa Kaledę, którego tutaj wspominamy już nieraz. I wprowadził Algis Kaleda nas naprawdę w ten teren tradycji polskiej w Litwie, ale w ogóle zainteresowanie literaturą polską i jego połączenie, jego związki, bo podczas studiów doktorskich wiele ludzi po prostu poznałem z Uniwersytetów Polskich poprzez profesora Kaledy i mieliśmy staże, zwłaszcza w Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim, w którym on studiował, ale naprawdę to był taki bardzo, bardzo ważny łącznik dla nas. No, powiedziałbym też, że z tych studiów żydowskich, które też zacząłem, studia jidysz, literatury jidysz, też bardzo ciekawe oczywiście profesorowie w Uniwersytecie Oksfordzkim, gdzie studiowałem. No i też takie zjawisko, fenomen jest, że ludzie poznają się, odnajdują jeden drugiego w zależności, może to przyciąganie wzajemne też zależy od jakiegoś wspólnego pochodzenia z tej samej przestrzeni, bo mój najważniejszy profesor w Oksfordzie był profesor Joseph Sherman, który pochodził z Afryki Południowej. On był pochodzenia z Żydów Afryki Południowej, ale jego dziadkowie pochodzili z Kowy. Więc
був таким, ну, літваком з Африки Полудньової і бадачем модернізму їдиш зважа Давіда Бергельсона, якого повіщі тлумачили на язик ангельський. Ну і в його особі мялем теж такого чоловіка, який розуміє специфіки, ну, походження не з центру, але з якихось інших регіонів. І він завжди, ну, з таким дуже іншим подивищем мислив о Литві, о краях Європи Środkowo-Wschodniej, і сам був, ну, з іншого контексту. Он публікував, теж писав прозу і публікував його в таких контекстах полудньово-африканських, які, ну, ніч не мовили там в таким, ну, досить таким, єднак, елітарним Оксфорді. І, ну, одна з моїх таких досвідчень, пережить було подорож з Джозефом Шерманом до його місць родинних і спроба одналеження того місця, того штетлю під Ковнем, скон були його предки. Знайшлися? Прошу? Знайшлися. Ні, очевидно, нікого не було, по просто саме місце. Знайшлися місце, так, очевидно, але ти родини жодної вже на Литві немає. А хто вас Мілошем заінтересував? Хто втягнув в там? Сам Мілош заінтересував. Сам Мілош. Ні, ну так, власне, так, професор Каледа, я хочу вам на jego kurs literatury polskiej, ale też bardzo ważną, naprawdę bardzo ważną dziedziną pracy profesora było tłumaczenie i właśnie tłumaczenia Miłosza i Dolina Lisy. Dużo tych tłumaczeń i profesora Kaledy i innych вийшло власне під час наших студіїв в першому десятиліттю już niepodległej Litwy i ja bardzo pamiętam te lektury. I no, jedna z tych książek, która no, miała pewny wpływ też w moje późniejsze prace zawodowe, to było Szukanie Ojczyzny. Bo w tym eseju, no, ta Litwa XIX-wieczna okazała się bardzo nieznana, no, zupełnie nieznana, bardzo ciekawa, taka też trochę egzotyczna. I właśnie to zachęcało zajmować się tym, jakoś bliżej zapoznać się. To tak, tam było to pytanie, co się na tej Litwie działo. Mniej więcej. Ja pamiętam, jak to wyszło, te winy z Pajeszkoj w nas. Tak. I to było dla mnie takim jednym z takich dobrych znaków, takich, że coś dobrego się dzieje. Jak widać, tak, to ta intuicja była słuszna, że ten esej, ta książka, że ona zaczęła oddziaływać. Tak. No, ona dla mnie bardzo rezonowała z takim esejem Tomasa Węcłowy, bo ja wtedy pisałam pracę o recepcji Mironisa w poezji XX wieku. I faktem tej recepcji jest esej Węcłowy, opublikowany w prasie emigranckiej, na emigracji.
pod tytułem Na szczęście my Roles. No, Dan Słowa to jest taki esej jubileuszowy, opublikowany był w 1982 roku. No i w tym eseju on rozważa znaczenie Maironisa dla poezji litewskiej. I tam była wyrażona taka myśl, że sformułowana tak, że prawie w pustce powstają rzeczy, które już to mają. Mniej więcej taka myśl. No i oczywiście ona jest słuszna, jeżeli myślimy o tej poezji litewskiej, o której wczoraj mówiłam, która w wieku XIX jest rozproszona. Ale ja tak nie uwierzyłam, bo myślałam, że kultura tak nie działa, ona działa kumulatywnie i w pustce niczego nie może powstać. To skąd ten Myronis tam prawie w pustce, skąd on znalazł się. No i po czytaniu Milosza, Sej Milosza, to było oczywiste, że to było inna kultura, której po prostu nie znamy. No, ja nie znałam. I że to warto tym się zainteresować. No, myślę, że w jakimś sensie to nie znaliśmy, bo to pamiętam, no, w jakimś sensie analogiczny esej do poszukiwania ojczyzny, czyli rodzinną Europę. I to było odkrycie, jak tę książkę dostałem, jak mi padła w ręce. I w zasadzie nigdy z niej w pełni nie wyszedłem. Myślę, mam nadzieję, że nawet i nie wyjdę. Tak, więc to rzeczywiście to jakby się zaczęliśmy jakieś odkrywać czytelnicy, tak? My czytelnicy tych esejów, jakieś nieznane lądy, po których chodziliśmy de facto. Tak? Więc to zupełnie fenomenalna sprawa, takie otwarcie oczu. I te wszystkie nazwiska, które się zaczęły pojawiać. I one się też pojawiają, no jednak, w twoich tłumaczeniach, tak bym powiedział, bo wszyscy ci pomniejsi ptaszkowie, którzy tam śpiewali tak na Litwie jeszcze od końca XVIII wieku, no to są istoty, którymi się zajęłaś, a które też tłumaczysz różne rzeczy. No a właśnie sobie tutaj wynotowałem i pytanie moje skierował do mnie Daugasa. Jak w ogóle powstała ta dziwna lista autorów? Państwa przepraszam, ja ją przeczytam całą, ona jest dość długa. Tak. Jewgenij Szweder, Jelena Zeland-Dubelt, Simon Dubnow, Daniel Czarny i Samuel Niger, Uria Katzenelenbogen, Aaron Weiter, Perez Hirschbein, Ramuna Zbitautas, Nikolaj Kraiński, Ignaz Szejnus, Maksim Harecki, Leib Najdus, Kazis Pujda, Mikolas Bierzyszka, Jonas Bilunas, Maksim Bardanowicz, Zmitro Gbiadula, Emma Jeleńska-Dmuchowska, Zdzisław Kleszczyński. No, może tutaj już się robi coraz tak no, bardziej znajomo, choć nie całkiem. Jerzy Jankowski, Mikołajus Konstantinas Ciuchlionis i Sofia Kimantaite Ciuchlioniene. Jak oni, bo to jest jakiś archipelag, tak? Tak wypłynął. Jak on wypłynął? To są imiona no, bohaterów mojej monografii o początku XX wieku w Wilnie. No, oczywiście, jak to czytasz wszystkie razem, to naprawdę brzmi egzotycznie. Naprawdę takie imiona. No, niektóre może są znane, ale niektóre no, zrekonstruowane. To też no, próba
perspektywy próba zobaczyć, to miasto no, podczas takiej, w takim stanie bardzo przejściowym, bo ten początek wieku XX jest naprawdę czas na pograniczu, czas wahania się wyboru tożsamości języków różnych autorów. Instytucjonalna literatura wileńska jest jeszcze nie ukształtowana. To wszystko działa. Ta negocjacja granic języków, tożsamości, w ogóle działanie miasta, w którym nie ma no, wyraźnie tej kultury dominującej. Jest oczywiście pod tym jarzmem rosyjskim, ale tej wyraźnej dominacji wtedy nie ma. I ta wspólnota miejska, wileńska, wygląda o wiele bardziej liberalna niż potem. Bardziej liberalna, taka hybrydyczna, niż to było potem, już po tym konflikcie polsko-litewskim, gdy było no, zupełnie rozgraniczenie tych sfer, niestety. No i moja próba odpowiedzieć, jak to jednak działało. Czy tu mamy zupełnie różne światy, które nie znali się nawzajem, bo w tradycyjnych narracjach historii i literatury te autorzy są zupełnie odrębni. No, no, nikt nie widzi jakiegoś tam Leiba Neidusa, który był pierwszym takim dekadentą żydowskim. Właśnie, ja o niego chciałem spytać. To jest mój ulubiony autor z tej całej... No, obok no, na przykład Czurlionisa, lub Kleszczyńskiego, lub Jankowskiego, chociaż byli w tym samym mieście i Neidus był pierwszym autorem, który napisał wielkie recenzje o obrazach Czurlionisa. Ja ustaliłem to autorstwo tych recenzji, bo to było pomyślane, że jakiś to krytyk rosyjski, może Mark Antokolski, wybitny rzeźbiarz, pochodzenia żydowskiego oczywiście, ale okazało się, że to jest 18-letni, 19-letni Żyd z Wilna, który pisze poezję modernistyczną i tłumaczy Baudelaire'a. Żyje w majątku ziemskim. Tak. I na grodzieńczyźnie jego ojciec dzierżawił taki majątek szlachecki, stwarza no, takie życie, takie pewną styl emancypacji w stylu szlacheckim, co no, też ciekawe. Tak. Bardzo ciekawe. Jego poezje wydane są w tej konwencji pięknej książki. No. Takiej wystylizowanej. Tak. Książki artystycznej. No teraz Neidus też jest odnajdywany. Naprawdę, co ciekawe, w Stanach jest założone takie nowe wydawnictwo literatury żydowskiej, które się tak i nazywa, Neidus. Neidus Publishers. Kto by pomyślał, że jego tak odnajdą. Gdy ja pisałem tą monografię, no Leib Neidus był zupełnie taką egzotyczną postacią. No tak jest odnajdywanie tych autorów no, ze źródeł takich pierwotnych. Ja tego jeszcze nie zrobiłem, ale myślę, że trzeba było, ale ty pewnie masz już za sobą te rzeczy, które on po polsku napisał, bo on pisał też po polsku. Publikował w prasie warszawskiej, z tego co zdążyłem się zorientować. Tak. To naprawdę był takim wielojęzycznym, po rosyjsku też pisał i po rosyjsku, po polsku. Fenomen. I to, no, jak powiedzieć. No inni też mamy te postacie, jak no, dramatopisarz Aaron Weiter, który w tym samym czasie jest no, taką wiodącą figurą teatru żydowskiego w Wilnie, w tym samym czasie pisze
krytykę teatralną, literacką po rosyjsku w prasie wileńskiej, bo jest prasa liberalna po rosyjsku i no, takie podwójne postacie. Tak samo jak no, kuzynowy Jurku Nasowie. Ignas Jurkunas Šeinius jest pisarzem tej litewskiego no, symbolizmu i impresjonizmu, a jego, jego kuzyn Jurij Jurkun jest pisarzem rosyjskim tego wieku srebrnego. Jest w Petersburgu i pisze tam pod patronatem Nikolaja Kuzmina. Cała historia. No i chyba ten Jurkun jest pierwszą taką wybitną postacią pisarza LGBT pochodzącego z Wilna. Też historię, którą można opowiadać. Jurię Jurkun odnalazłem już po wydaniu tej monografii. To trzeba jeszcze podać. No właśnie. Może bardziej ogólne pytania tutaj byśmy teraz zadali. To bardziej ogólne pytanie dotyczyłoby tego, czy widzicie u studentów studiujących na uniwersytecie, zwłaszcza lituanistykę, taką otwartość i świadomość tego, że oni są w takim mieście i dziedziczą taką kulturę. Na ile to jest świadomość, a na ile to trzeba w nich kształtować. Trochę też nawiązuje do naszych rozmów pomiędzy wszystkimi spotkaniami. Trochę o tym mówiliście, że próbuje się to robić w programie studiów i tak dalej. No, bo jakby z tego wygląda, że jest coś takiego jak jakaś taka filologia wileńska. I że też studiowanie chociażby literatury litewskiej no, wymaga rozgałęzień bardzo licznych, także kompetencji językowych. A jak to wygląda ze strony studentów? Na ile oni są świadomi, a na ile trzeba w nich to kształtować? No, oczywiście, teraz są już świadomi więcej, bo są różne źródła, też z których mogą korzystać. Ale oczywiście to jest też no, ciągła praca z nimi, żeby zachęcać, no, zgłębiać się w historię miasta, w historię Wilna, szczególnie jeżeli studenci nie są z Wilna, przyjeżdżają do niego, ale oczywiście są też bariery językowe. No tak. Jak już wspomniałam w naszej rozmowie, to studenci lituaniści obowiązkowo mają zapoznać się do wyboru z jednym językiem sąsiadów albo studiować przez jeden semestr początki języka łotewskiego albo polskiego. To, ci, którzy wybierają język polski, oni mogą też kontynuować potem, jeżeli chcą tego, mają taką możliwość. Ale no, dla nas to jest ważne, żeby oni mieli chociaż początkową orientację, bo orientację językową. I niektórzy potem wracają do studiów nad językiem polskim, jeżeli to jest związane też z wybieranym na przykład obiektem dla pracy licencjackiej z wczesnego okresu historii literatury. To tak. No i jeszcze my mamy, teraz zaczęliśmy taką inicjatywę współpracę ze szkołami. Robimy latem i jesienią Akademię Lituanistyczną. No i mamy ekskursję
dwa wycieczki, przynajmniej jedno, żeby uczniowie, szczególnie nie z Wilna, zapoznali się z historią uniwersytetu. I no, ja mogę powiedzieć, że ze studentami chodzimy podczas studiów literatury XIX wieku. Ja pracuję z nimi do połowy semestru i na zakończenie chodzimy do Muzeum Mickiewicza. I tam mamy pracowniczkę. Alicję Ciszewicz, która tam opowiada różne historie i chociaż ten muzeum jest bardzo malutki, jeżeli ktoś był w Wilnie, ale to też robi studentom wrażenie i bo czasami no, mam takie wrażenie, że ze swojej inicjatywy chyba tam nie zeszli i nie wiedzieli, że to jest. A Mindules może opowiedzieć o kursu literatury wielojęzycznej. Tak. Mam ten kurs dla magistrantów wielojęzycznej literatury Литвы, вот такие в баданиях литовских сейчас, но уживаны такие разрушения терминов. Очевидно, такие взгляды, але когда говорим литература литовская, мы на мысли традиционная литература писана в языку литовским, але иный термин, иное понятие литература Литвы, литвос литература по-литовску, есть окрещением этой литературы вельюязычной. Coraz bardziej то есть вживане. Chociaż oczywiście no, czasami to rozróżnienie jest takie naprawdę względne i dla magistrantów właśnie mam taki kurs wielojęzycznej literatury Litwy, no, gdzie mówię i o polskich, żydowskich, białoruskich, rosyjskich, niemieckich autorach, bo jedna część no, literatury też jest niemiecka i w Wilnie część, no, mamy takich autorów niemieckich, ale zwłaszcza na Litwie Zachodniej, czyli ta Mała Litwa tak nazywana i w region Prus Wschodnich. Oczywiście no, ta znajomość języków no, jest pewien problem. Zazwyczaj no, tylko pewna wstępna znajomość polskiego. Rosyjski zazwyczaj już słaby i teraz no, reakcja bardzo negatywna wobec języka rosyjskiego. Niektórzy zaczynają uczyć się jidysz lub hebrajskiego, no i z moich studentów mam parę osób, które naprawdę nauczyli się jidysz i hebrajskiego. Jedna z moich studentek została nawet no, tłumaczką z języka hebrajskiego po studiach w Izraelu. Są tacy ludzie, ale oczywiście to są jednostki. Które idą dalej. No, chociaż na takich popularnych tam kursach języka, kultury jidysz, to są tłumy, to jest popularna taka moda, tendencja, ale no, jednak to potrzebuje czasu i wysiłku. Goście są także do Państwa dyspozycji. My mamy jeszcze dużo pytań, ale nie chcemy monopolizować. Bardzo prosimy. Profesor Jerzy Piećko, bardzo proszę. Ja Suwalszczyzny. Dwie kwestie, o które chciałbym dopytać. Jedna z postaci
w Salonie Warszawskim w trzeciej części Dziadów mówi o Litwie, dali Bóg, wiem mniej niż o Chinach. Ja aż tak bym dramatycznie swojej wiedzy nie oceniał, ale o coś bym chciał dopytać. Pierwsze pytanie jest, no właściwie oba są do obojga Państwa. Mianowicie Komitet Noblowski ma zwyczaj zwracania się też do profesorów, do uczonych z pytaniem o rekomendację do Literackiej Nagrody Nobla. Gdybyście zwrócili do Was z pytaniem, kogo byście z kręgu literatury litewskiej chcieli rekomendować i dlaczego, to byłbym bardzo wdzięczny za waszą rekomendację, bo od razu sobie zrobię notatkę, bo to mogą być też osoby czy nazwiska, których ja nie kojarzę tak, jak powinienem, czy nie znam tak, jak powinienem. A druga kwestia dotyczy rzeczywiście Holokaustu, czyli obszaru, którego pan profesor jest wybitnym znawcą, z którym dopiero teraz miałem pierwszy raz w rękach te pana przekłady i wielkie wrażenie na mnie one zrobiły. Ja bym chciał zapytać, w jakiej właściwie fazie na Litwie w tej chwili są badania nad Holokaustem i dyskusja, między nimi też dyskusja rozrachunkowa na temat tego zjawiska. Ona w Polsce się toczy od dłuższego, od długiego czasu, ale też wywołuje ciągle najróżniejsze, od politycznych po wszelkie inne napięcia. Jak ta sprawa wygląda na Litwie, w jakiej fazie ta historia tych badań, dyskusji też nad własną odpowiedzialnością za to, co się wtedy wydarzyło, w jakiej fazie to się znajduje? Dziękuję bardzo. No, ono w premii w Nagrodzie Noblowskiej. No, ile jest wiadomo, to do Nagrody Nobla przez pewien czas był rekomendowany Tomasz Węsław. Tomasz Węsław, tak. To tak. Próba już tego, tak, no oczywiście ta postać jest chyba najbardziej takim, no, na skali międzynarodowej teraz dotychczas najbardziej ceniana, znana. Nie wiem, no z tej literatury najnowszej, no naprawdę, musiałbym się zastanowić, nie wiem, może Przemysł. To dopóki będę opowiadał o Holokauście. No, jak to powiedzieć, kilka takich było etapów dyskusji publicznych i takich no, bardzo, bardzo gorących starć. Powiedziałbym, że no, jeden z takich slengstys po polsku, próg, jeden z takich progów był rok 2010, gdy państwo litewskie zdecydowało się na przeniesienie z Włoch bardzo wybitnego działacza czasów wojennych, litewskiego działacza Józasa Brazaitisa, Ambrazevičiusa, który był premierem tymczasowego rządu litewskiego w roku 1941 i który to rząd no, zgodził się z polityką Holokaustu, z polityką genocydu, nawet wydawał pewne Isakimas. Rozkazy dotyczące getoizacji Żydów. I to te państwowa ceremonia z tego powodu stała się no, takim wybuchem publicznym. Po prostu społeczeństwo było zupełnie podzielone. No, bardzo duża część intelektualistów po prostu protestowała przeciwko temu, że no, Litwa wykazuje taki państwowy
pan swoje uznanie człowieka, który jednak no, miał taką, można powiedzieć, no, niewyrazistą, ale jednak kolaborację z nazistami. I wtedy ta dyskusja wciągnęli się no, bardzo wybitni intelektualiści, na przykład Leonidas Donskis, filozof litewski, no też jedna z takich postaci, którą trzeba mieć na uwadze, niestety już go nie ma, ale jego książki, jego eseje są tłumaczone, były tłumaczone przekłady na język polski. Leonidas Donskis, litewski intelektualista, filozof pochodzenia żydowskiego. I no, te rozrachunki zaczęły się mocno wobec polityki pamięci, upamiętniania. No i cały ciąg taka cała seria postaci, przemyślania i niekiedy trudnych decyzji, bo no, najtrudniejsze decyzje są związane z tymi działaczami rezystencji partyzantki litewskiej czasów sowieckich, które no, jak się okazuje, badania historyczne prowadzą, mogli być związane z Holokaustem. I niektóre z tych tablic pamiątkowych byli usunięte, tych znaków publicznej pamięci, jak no, na przykład jedna taka sprzeczka była wobec Kazisa Szkirpy, który był litewskim ambasadorem w Niemczech, ale potem był jednym z przewodniczących podziemia rezystencji, jego poglądy naprawdę pronacystowskie. No i nazwa ulicy Szkirpy w Wilnie, w centrum Wilnie była zmieniona, choć oczywiście to kosztowało dużo. No teraz pozostają te niektóre znaki, które wciąż są. Pomnik takiego przywódcy partyzanów Krzysztofonisa w Wielkomierzu. No, samorząd odmawia usunięcia tego pomnika już przez wielu lat, to zależy do samorządu, ale no, dużo tych oczywiście i publicznych demonstracji i presji jest. I no, bardzo ważne jest to, że działa tu nie tylko wspólnota żydowska, jak dawniej, jakieś no, 20 lat temu, no teraz publiczność litewska, to jest mocno zaangażowana i takie marsze, demonstracje, protestu, też no, głównie to są Litwini. Ale oczywiście mamy i inną część, czy tą radykalną prawicową część, organizację radykalnej prawicy, który jest po innej stronie. Ale w ogóle sam fakt litewskiej kolaboracji w Holokauście jest no, uznany publicznie, czyli nikogo to nie obraża w ogóle mówienie o tym, analiza tego, że policja litewska w czasie okupacji nazistowskiej pewne grupy, oddziały brali udział po prostu w mordach żydowskich. I no, też niektóre takie przekłady, jak na przykład ta historia Matyldy Olkinaitę, bardzo symbolicznie to pokazuje, bo mieliśmy taką poetkę, która pisała po litewsku, tłumaczyła poezję jidysz już w język litewski, mogłaby stać pomostem tych kultów i kultury była zamordowana przez samych Litwinów. Więc to przemawia bardzo, bardzo tak wyraźnie. No, właśnie nobista, jakiś nobista, no, noblowska. No, chciałabym trochę przeformułować te zapytania. Bardzo dobrze. Bo ten Nobel taki jest.
stwarza taki kontekst specyficzny, ale jeżeli no, chciałbym rekomendować od siebie, co dla mnie wygląda pisarzami ciekawymi z literatury współczesnej, to z poezji dla mnie bardzo ciekawy poeta jest Rimvydas Stankevičius. Szczególnie jego przedostatni zbiór wierszy Kiaury Kūnus, skroś ciała. Bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. I on otrzymał nagrodę nacjonalną. Narodową. Narodową, tak, tak. Przeszłym rokiem. Z pisarzy prozaików to myślałabym o Danutę Kalinauskaitę, która uprawia też bardzo ciekawie teraz już dość rzadki gatunek opowiadanie. Ona wciąż pisze opowiadania. A z dramaturgów to Mariusz Iwaszkiewicz napisał niektóre bardzo ciekawe rzeczy. Też prozę pisał. Proza też, ale moim zdaniem dramaty jego są. Mildok jest właśnie jego pierwszym bohaterem dramatycznym chyba. Tak, król. Tak. Ale bardziej myślę o jego piesach, takich jak Madagaskaras, czy tak. I na przykład jest bardzo ciekawy tekst Malysz, napisany na temacie deportacji sowieckich w języku litewskim i rosyjskim. To taki ciekawy tekst. I między innymi on napisał też dramat Mistras o Mickiewiczu i Towiańskim. Tak, to jest też taki ciekawy tekst. To notowane? Tak. Prosimy o kolejne pytanie. Miałam pytanie o tę literaturę Litwy, jako rozgraniczoną od literatury litewskiej, literatura Litwy. I czy tutaj tych, których się włącza do literatury Litwy, to jest tylko jakby, nie wiem, może to pytanie jest naiwne, ale chodzi o geograficzną przynależność, gdzie się ktoś urodził, że urodził się na terenach Litwy, dlatego będzie w literaturze Litwy, bo chyba mam przynajmniej takie wrażenie, jeżeli chodzi o literaturę polską, no to raczej liczy się to, w jakim języku było pisane, niż w jakim miejscu ktoś się urodził. Więc tutaj to tylko takie pytanie, jak ta literatura Litwy ma się do literatury litewskiej. No bo to może być też jako taki kontekst między dwoma krajami, w sumie ze sobą zbliżonymi, ale zupełnie inaczej chyba patrzącymi na tę literaturę. No tak, pojęcie oczywiście to jest skomplikowane, bo samo pojęcie Litwy jest nam bardzo różne. No jak myślimy o tej Litwie etnicznej i tradycji Wielkiego Księstwa, to oczywiście już jest no, duże. Litwa Pruska, co jest no, część tej dawnego terytorium niemieckiego. Gdy mówimy o Litwie w sensie żydowskim, no Litę to no, mniej więcej jest Wielkie Księstwo Litewskie no, z doby Olgierda. Mniej więcej pojęcie. No, nie witoldowe czasy, największe terytorium, ale doby Olgierda. To jest terytorium Litwy. Oczywiście to no, ma być to różne. Inna rzecz, że jest też literatura no, związana z emigracją litewską, pisana no, po przeważnie po angielsku, ale nie tylko po angielsku, no, która też jest obiektem no, właśnie badań dzisiejszych.
literatura innych diaspor związanych z Litwą, tak jak na przykład no, literatura autorów pochodzenia żydowskiego piszących po angielsku lub w innych językach. No więc to oczywiście to pojęcie takie płynne. Oczywiście to pojęcie jest płynne, bo rodzaj powiązania może być różny. Nie tylko terytorialny, ale no, również takie odziedziczenia pokoleniowego, powrotu i no, bardzo, bardzo różnych kontekstów. Ale no, najważniejsza rzecz to oczywiście zmiana perspektywy od takiej etniczno-językowej do tej polilogicznej. No i są jeszcze przecież, jest literatura tatarska, tak? Nie no, to jest kosmos. Tatarska, no jak to, tatarska nie jest tak bardzo, bardzo mocna, karaimska najbardziej, karaimska pisana tak, w języku karaimskim, centrum w Trokach. Poemat o kiszeniu ogórków. Tak. Bo Tatarzy to najwięcej nam przeszli jednak na polski, na język polski. No, właśnie tak. są hymny duchowe po białorusku alfabetem arabskim. Tak. No, oni jakoś zasymulowali bardziej język i ten no, tatarski i arabski no, byli używane, ale takiej literatury już no, w takim sensie literatury świeckiej jest bardzo mało. To obrzeża zupełnie. No. Chociaż byli pisarze pochodzenia tatarskiego, którzy pisali po polsku, no, jak Kazimierz Galaburga na przykład. No. Poeta żegarysta. Tak? Z tej wspólnoty. No właśnie, a jak to się dzieje, że ta tradycja Wielkiego Księstwa ona zaczyna odgrywać coraz większą rolę? Nawet na tym poziomie kultury popularnej. To myślę o Sabolowskiej na przykład. Tak? Czy to jest jakiś taki proces, który się zaczął i się rozwijał, czy on będzie się dalej rozwijał, tego dowartościowania Wielkiego Księstwa. Przecież nie zawsze ono było postrzegane pozytywnie, prawda? Ja no tak, przez lat 30 już pewne procesy poszły, bo takie otwarcie się na historię Wielkiego Księstwa Rzeczpospolitej, wojny narodów, ono zaczęło się już od początku lat 90. i bardzo, bardzo intensywnie też w dziedzinie badań historycznych. No i teraz to już dochodzi i do kultury popularnej też, jak tutaj wspomniane powieści Krystyny Sabolowskiej, ale to przechodzenie do kultury popularnej to tylko taki początek, ja myślę, że jeszcze musi tam zajść pewne procesy takie fermentacji, tak. Tak, bo tutaj byśmy musieli chyba zrezygnować z tych pozostałych pytań, tam do stu nie dojdziemy. Ale o biografii byśmy jeszcze zapytać. O biografii. O zainteresowanie biografiami, tak. Biografiami właśnie. To jest może coś takiego, co pozwoli trochę no, wprowadzić inne pierwiastki do naszej rozmowy, bo oprócz zainteresowania literaturą, tym co napisane, no, nas oboje bardzo biografie interesują, bo wczoraj część wykładu poświęcona
była koleją życia Baranowska za Baranowskiego. A skąd wynika ta Łostofuga, gdzie tutaj nasz gość chodzi po różnych śladach swoich bohaterów, dociera do miejsc, no nawet odległych, gdzieś tutaj na Dolny Śląsk, nawet trafia do Świdnicy. Właśnie, skąd ta potrzeba? Nie, no ja mogę tylko zacytować Czesława Milosza podczas jego znanego przemówienia na Ratuszy Wileńskiej w 2001 roku. A jego taki tekst potem opublikowany, który tak się nazywał Wilno. Milosz tak bardzo krytycznie mówił wtedy o litewskim nacjonalizmie i o tym, tym braku świadomości tego spadku Wilna, co było tak też przyjęte dosyć tak, no, kontrowersyjne to jego przemówienie było wtedy. Ale no jedna z takich rekomendacji, recepta, którą rekomendował zaproponował dla współczesnych Litwinów, to napisać biografię. Pisać biografię na przykład jakiegoś prawosławnego kupca z XVI wieku, który mieszkał w Wilnie, żeby Litwini napisali takie biografie i wtedy według Milosza no, rodzi się ten stosunek, ten stosunek i empatia. On używa po prostu pojęcia empatii. No, no. I myślę, że w pewnym sensie staramy się tym szlakiem iść. No, ale po poszukiwanie pierwszej miłości Miłosza na przykład. No to właśnie, to on sam tak, sam tak, sam powiedział, tak, że próbować napisać tak. Tak. Ale tutaj nie mieliśmy prawosławnego kupca w Poznaniu, brata Białorusina, brata Franciszka z Karyny. On tu handlował futrami, tak. I ktoś go jakoś manewrował tak, że został uwięziony w ratuszu. Potem interwencja królewska, żeby go wyciągnąć stąd. No, czyli jakieś takie możliwości dotarcia tą drogą do Poznania również widać, że są. No, ale Miłosz krótko po tym, czy właściwie przed tą wizytą, pisze ten wspaniały wiersz Mój dziadek Zygmunt Kunat, który jest właściwie takim wierszem, ale też taką wariacją liryczną na temat biografii, w której udaje mu się bardzo dużo z takich warstw narodowości, przecięć w warstwach społecznych. To wszystko mu się tam udaje jakoś pokazać, a przy tym no, tworzy nadal taki intymny konterfekt kogoś mu bliskiego, dziadka. Ale ta empatia, intymność przy biografii to jest ciekawe, bo to wybrzmiewało dla mnie wczoraj, kiedy mówiłaś, Brigita, o Baranowskasie. To znaczy miałem wrażenie, że my cały czas się poruszamy na takich, że z jednej strony rzeczywiście badamy proces historyczno-literacki, badamy, albo inaczej, badamy te zjawiska, to rodzenie się poezji litewskiej w tej sieci komunikacyjnej, ale z drugiej jest jego bardzo bliska relacja z Proniewską, jest jego jakiś intymny kontakt z innymi osobami, to wszystko właściwie jest gdzieś napomknięte, gdzieś ktoś o kimś powiedział, od czego bardzo dużo zależało w całym tym wywodzie. To chyba jest jakiś taki bardzo mocny klucz do pisania, do poradzenia sobie z takimi postaciami jak Baranowskas na przykład. Nie, no tak. I jak wspomniałam wczoraj, to z tymi pisarzami XIX-wiecznymi oni dają bardzo mało okazji do biografistyki, bo po prostu źródeł nie ma. Dlatego Baranowskas, jak już ma biografię, to ciekawie
o nim porozmawiać, bo ona myślę, że bardzo, bardzo taka wyraźna, dużo rzeczy odsłania w takim kontekście, gdzie nie działają instytucje. Wtedy przez biografię można dużo zrozumieć, jak co się działo na tej Litwie XIX-wiecznej. No tak. No i takie nieznane, zupełnie zapomniane postacie. No ja mam na myśli tego powstańca Barasa na przykład. Mógłbyś opowiedzieć o rekonstrukcji? No tak, przez kilka lat opublikowałam listy takiego powstańca ze Żmudzi, powstańca, który uczestniczył w powstaniu listopadowym. Pochodził z Włościan Żmudzkich i potem okazał się na emigracji w Paryżu i wtedy jego powiednik, on używa takiego słowa, powiednik, Włodzimierz Gadon, znalazł go i poprosił napisać wspomnienia, taką relację. I te wspomnienia były znane jako źródło historykom, rękopism jest w Bibliotece Polskiej w Paryżu, ale mnie okazał się takie źródło bardzo ciekawe i z powodu tego, że pewnie mógłby być w kręgu znajomych Mickiewicza, tak mogłabym powiedzieć. No tak i przez te biografie no doszłam do hipotezy pewnej, skąd Mickiewicz mógłby znać te kilka zwrotek pieśni litewskich, które odnotował pod koniec swojego życia w Paryżu. I okazuje się, że no, wybitny językoznawca litewski ustalił, że ten dialekt, w którym są napisane, odnotowane przez Mickiewicza te zwrotki pieśni litewskich, dialekt ukazuje na taką miejscowość w Żmudzi Północnej. Mickiewicz tam nigdy nie był i oczywiście gdyby nawet i był, no oczywiście nie mógłby jakoś po żmudzku tam nauczyć się. A właśnie z tych miejscowości pochodził Barasa i inni powstańcy. On pisze tam pewnej grupy swoich tych ludzi, z którymi on wojował. I możliwe jest to, że Mickiewicz po prostu usłyszał te pieśni w Paryżu, kiedy obcował się z emigrantami, byłymi powstańcami, a w powstaniach powstańcy zawsze śpiewają. To jest tak, rewolucje, wojny są zawsze z pieśniami. I może być właśnie z tego kontekstu on zapamiętał te zwrotki z bardzo rzadkim żmudzkim, w dialekcie rzadkim żmudzkim. Bo w Wilnie to trudno wyobrazić, że Mickiewicz, no nie ma takich danych, że on gdzieś tam bywał z ludźmi i śpiewał pieśni. A na pewno to mogłoby być w Paryżu z powstańcami też ze Żmudzi. No to tak, to taka historia i czasami
przez biografię, ale no, trudno tego udowodnić, oczywiście to jest tylko hipoteza, taka możliwość, ale może znajdziemy też kilka biografii i potwierdzimy albo odrzucimy tę hipotezę. Hipoteza przepiękna, to jakiś taki odłam do badań, które by można było nazwać archeofilologią molekularną. Myślę, że to dobry moment, żeby zakończyć. Ja pozwolę sobie to zrobić takimi dwoma wersami, którymi wczoraj zacząłem na początek pierwszego warsztatu, a to będą dwie linijki z Borku Onikrzwińskiego, Antanasa Baranowskasa, Antoniego Baranowskiego, tylko że w odwróconej kolejności. Gdzie teraz rośnie Borek, były lasy święte. Kto w piękność waszą pradawną uwierzy? Dziękujemy bardzo. Dziękujemy naszym gościom.